Aleks i wojska komendant Karim zniszczyły wysuniętą bazę generała Barkowa. Tymczasowo ograniczając możliwości lotnicze Rosjan w Urzykistanie. Musimy się pośpieszyć. Sierżancie Garik, dzięki zdobytym przez pana danym znaleźliśmy komórkę Al-Katali, odpowiedzialną za atak na Piccadilly w domu w północnym Londynie. 3 drużyny SAS wejdą do środka i postarają się czegoś dowiedzieć. Jeśli to Wilk przetrzymuje kradziony rosyjski gaz w Urzykistanie, musimy go znaleźć. Uwaga! Na miejscu mogą być cywile, więc ostrożnie z ostrzałem. Ruszamy z kolejną misją, jak i z kolejnym odcineczkiem porządki. Wcielamy się w sierżanta kolejnego Garika. Ok, wchodzimy. Ok, co dalej? Widzę, że mamy tutaj górą możliwość wejścia, czyli drabina. A, rozkładana drabina, proszę. Okej. Okay. Jesteśmy w środku. Bierzemy X-16. Okej, bierzemy salon. To Wielka Brytania. Myślisz, że ludzie Rozali. Z obawą, że wysadzą ich w powietrze? Te. O kurwa! Zabezpieczony. Kurde. Wchodzę przez drzwi frontowe. Ostro to było. No, coś tutaj się dzieje. Może jednak wejdziemy w karabin maszynowy. Okej, okay, mamy Price'a. My sprawdzamy to pomieszczenie. Dwóch wrogów dostało. Kurde, po co zachwytała? Upewnij się, że piętro jest czyste. Pierwsze piętro zabezpieczone. Do mnie. Idziemy do Price'a. Brawo 6, przechodzę na drugie piętro. Okej, okay, coś było słychać. O kurde, dostał w nogi.
Błyskowy. Weź tam chwila. Okej, piętro sprawdzone, czy pokój sprawdzony? No, próbowaliśmy zaskoczyć, ale okej. Piętro czyste. Zbiórka przy schodach. No, słyszymy płacz dziecka. Dostał w nogi, przyje. Brawo 6, przechodzę na trzecie piętro. Uwaga na cywili. Okej, wchodzimy. Lecę do góry, już! Nie ruszaj się! Zabezpiecz się! Nie puścisz ciszak! Okej, idziemy dalej. No patrzę, schowaj się pod łóżko. Ostatnie piętro, idź w drogę. To bestia. Okej, mam ostatnie piętro, idziemy przodem. Chodzimy na ostro? Chodzimy na ostro. Zamknięte. Nie mamy błyskowych. Gleba na ziemię! Nie strzelać! Nie strzelać, proszę! Coś kombinuje. Czysto. Mówiłem, że coś kombinuje. Wszystkie drużyny, budynek zabezpieczony, rozpocząć przeszukiwanie. Rozumiano, szefie. Przyjąłem. O, kurwa mać. Sięgała popieprzony detonator. Dobrze, że ją skasowaliśmy. To była dobra decyzja, ser. No jasne. Wiemy, gdzie jest wilk. Strych domu Alcatali okazał się żyłą złota. Wygląda na to, że znaleźliśmy wilka. Dzięki historii połączeń z laptopa udało nam się namierzyć szpital Ramaza w Urzykistanie, w którym prawdopodobnie zaszył się dowódca Alcatali. Fara i jej ludzie będą monitorować aktywność terrorystów w szpitalu, a Marines przygotują się do wkroczenia do obiektu. Echo 3-1 zatrzyma wilka i przesłuchamy go w sprawie skradzionego rosyjskiego gazu. Pani komendant, Alcatala otworzyła ogień w szpitalu. Chwilowo panuje cisza. Zrozumiano. Informuj nas na bieżąco. Moi żołnierze potwierdzają, że szpital jest oblężony. Alcatala wykorzystuje cywilów jako żywe tarcze. Kogoś chronią. Lub coś. Im więcej się dowiemy... Czysto, siostro. Hadir to mój najlepszy snajper. Możesz na nim polegać. I na moich żołnierzach. Marines chcą dorwać wroga. Oni będą dowodzić atakiem. Powiedziałam, że ci pomożemy. I dotrzymujesz słowa. Nie robię tego, żeby dotrzymać słowa. Ci, którzy najechali ten kraj, nie dbają o ludzkie życie. Gaz zabija wszystko. Nawet żywność w naszych ogrodach. Ten, kto używa takiej taktyki, jest wrogiem. Bez wyjątku? Bez. Alcatala zhańbiła honor mego ludu. Płacimy wysoką cenę za ich zbrodnie. Wilka musi spotkać kara. Zabiorę cię do ambasady, żeby przekazać go Price'owi. A ty? Gdzie pójdziesz, kiedy będzie po wszystkim? Tam, gdzie mnie wyślą. Nie masz wyboru. Nie do końca. Odpocznij. Jutro wielki dzień. A ty i twoi żołnierze? Będziemy tu do wschodu. Zajmę niekryty róg.
Szpital jest na końcu drogi. Pół kilometra. Pójdę razem z Marines. Echo 3-1. Sierżant Griggs. Zgadza się. Mówcie mi, Alex. Nie możemy zabrać miejscowych. Odgórna decyzja. Karim? Tak. Dajesz popalić tym Rosjanom. Dzielimy przyjaciół i wrogów. Powodzenia. Widzimy się niedługo.